Witam serdecznie, mamy środę, 6 dzień lutego, z tej strony Michał Fibonacci Team. Wykres Litecoina, interwał 4-godzinowy, tutaj te szerokie perspektywy i poziomy nadal pozostają nienaruszone, takie nasze punkty kierunkowe, a więc wsparcie po 29 dolarów, potwierdzone współczynnikiem 61,8, który pochodzi tutaj z tego szerokiego swingu wzrostowego. I tutaj bardziej w ujęciu lokalnym ta fala spadkowa i również 6,18, a więc najsilniejszy wewnętrzny współczynnik i strefa oporu po kursie 36,5, 36,3 dolara. Jak najbardziej te poziomy nadal pozostają aktualne i uznajemy tutaj je za takie średnioterminowe punkty kierunkowe i ewentualne wyjście górą czy dołem z pośród któregoś poziomu otworzy drogę, jak najbardziej powinno wzmocnić dynamikę i otworzy przestrzeń do określonego, do konkretnego kierunku, w który podąży nam rynek, która strefa by została ewentualnie wybita. Natomiast też bardziej w lokalnym ujęciu chciałem zwrócić uwagę na ten układ overbalance 1:1, który wyznaczy tutaj ta największa korekta podczas tych ostatnich wzrostów tutaj z pierwszej połowy stycznia zapoczątkowanych, a więc coraz bliżej już miesiąca takiego delikatnego trendu wzrostowego, odreagowania, jeżeli spojrzymy na wykres nieco mniejszej perspektywy i odkładając sobie tą korektę, ten prostokąt OB od tutaj ostatniego szczytu z 3 lutego, wyznaczamy lokalne wsparcie, wyraźnie jeszcze powyżej tej strefy kierunkowej, lokalne wsparcie na poziomie 30,37 dolara, poziom lokalnego wsparcia na Litecoinie, a więc mniej więcej 2 dolary od obecnej ceny. Natomiast wyjście, ewentualnie zawrotka i ponownie kierunek północny, wyjście ponad 34,5, to jak najbardziej otworzy drogę do ataku na poziom 36,5 dolara i aż aktualny opór na Litecoinie.